Mateusz Mekietyszyn to jest gość dnia, a dzisiaj jest z nami w studio Mariusz Kacała, główny specjalista w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Spotykamy się nie bez powodu, bo komunikację miejską zbiorową w Wałbrzychu czekają od nowego roku ogromne zmiany, rewolucyjne wręcz. Tak, w istocie czekają nas spore zmiany. Zmiany te są spowodowane głównie powodami takimi, że od 29 grudnia pracę przewozową rozpoczyna nowy przewoźnik w mieście. Jest to Śląskie Konsorcjum Autobusowe, ale też od tego dnia, czyli 29 grudnia w Wałbrzychu będzie realizowany nowy rozkład jazdy. Skąd ta zmiana? Jest to spora rewolucja, dlatego że badania potoków pasażerskich na pełni autobusów, które były przeprowadzane w zeszłym roku, w listopadzie ubiegłego roku, wskazały na autentyczną potrzebę usług przewozowych dla miasta Wałbrzycha. Na podstawie tych badań określono, gdzie, w jakich kierunkach, w jakich godzinach najwięcej osób musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czyli ten nowy rozkład ma być po prostu dostosowany do potrzeb mieszkańców? Takie są założenia, tak to jest. A wcześniej tak nie to był? Wynika z potrzeb, które były, że tak powiem, wypadkową badań potoków. Wcześniej badania potoków pasażerskich również były przeprowadzane, aczkolwiek nie było to tak dokładnie analizowane jak właśnie w obecnej chwili. Teraz będziemy mieli podział na linie główne, czyli tak zwane podstawowe, i linie uzupełniające. Które to są linie główne? Linie główne to linia AC, AC 2 i 5. Linie uzupełniające to 8, 12, 15 oraz 18. Natomiast linie dodatkowe to 4, 9, 10 oraz 11. Czyli linie A, C, 2 i 5 to są te najdłuższe, które łączą Wałbrzych z Jedliną, ale też nowe dzielnice, sypialnie miasta ze starym centrum. Czy może pan powiedzieć, jak będą przebiegały po kolei ich przebieg? Tak. No tutaj mamy dosyć sporą rewolucję, jeśli chodzi właśnie o linię A i C. Może powiem na początku o linii A. Otóż linia ta będzie miała przebieg spod Zamcza poprzez Plac Grunwaldzki i dalej poprzez ulicę Mickiewicza i Niepodległości będzie dojeżdżała do Dworca Głównego. To jest nowum, to jest nowe rozwiązanie w komunikacji miejskiej. I dobra wiadomość dla tych, którzy już nie chcą drałować z rynku do Placu Grunwaldzkiego. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość dla tych. Także wiadomość dla naszych studentów, którzy na przykład do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mogą teraz dojechać bez problemu i w sposób komfortowy, bez przesiadek. Czyli jak będzie się różniła trasa linii A i C? Tak jak powiedziałem, linia A od Placu Grunwaldzkiego będzie miała nowy przebieg do Dworca Głównego, natomiast linia C również zmieni nieco swoją trasę przejazdu i będzie od Placu Grunwaldzkiego kontynuowała przejazd poprzez Plac na Rozdrożu, ulicę 1 Maja, następnie obok ZUS-u zjedzie w ulicę Sikorskiego, po czym dojedzie znów do Placu Grunwaldzkiego, by kontynuować jazdę poprzez Piaskową Górę na Podzamcze. Także jest to też ukłon tutaj w stronę klientów ZUS-u, tak, żeby mogli bez problemu, bez kłopotu dojechać do tej instytucji. Po drodze jest też teatr dramatyczny. Po drodze jest też teatr, tak. Po drodze są też instytucje Urzędu Miasta, mieszczące się na ulicy Matejki, gdzie będą miały siedziby również te wydziały, które powstaną po powiatyzacji miasta Wałbrzycha. Panie Mariuszu, w tym roku, dobiegającym końca roku, piątka została przedłużona i już nie kończy na Rusinowie, ale jedzie dalej do Jedliny Zdroju. Czy to był udany eksperyment? Z naszych informacji wynika, że był to dosyć, nawet można powiedzieć, bardzo udany eksperyment, dlatego że gro mieszkańców Jedliny, którzy czy też pracują, bądź też uczą się w Wałbrzychu, mają bezpośredni dojazd do miasta Wałbrzycha. No i trzeba dodać, że też za niewielkie stosunkowo pieniążki, prawda? Także ceny biletów tam nie zostały zmienione. A połączenie jest, prawda? Chciałbym również tutaj w tym miejscu dodać, że nie wszystkie kursy linii numer 5, autobusu linii 5 będą dojeżdżały do Jedliny. Oczywiście te wszystkie informacje są dostępne w rozkładach jazdy, czy na słupkach przesąkowych, bądź też na naszej stronie internetowej.
A jak się zmienia trasa dwójki? Czy to prawda, że będzie docierała do Boguszowa Gorz? Na razie są takie rozważane propozycje, natomiast póki co na obecną chwilę autobus ten będzie kursował w relacji obecnej, czyli bez zmian. Panie Mariuszu, linie uzupełniające. Ósemka, dla mnie osobiście jest to istotna informacja, nie dojeżdża z Placu Grunwaldzkiego do Zamku Książ. Chodzi o to, że nie mamy połączenia ze Śródmieścia Wałbrzycha z najważniejszym wałbrzyskim zabytkiem. Osoba na przykład z Boguszowa Gorz musi jechać trzema autobusami do Książa, a podróż zajmuje ponad godzinę. Czy nie dało się tego zmienić, ustalając nową mapę drogową? Czy ósemki albo dwunastki nie można było wysłać o jeden przystanek dalej do Książa? No tak, panie redaktorze, to jest słuszna uwaga na pewno. Natomiast tworząc nową strategię komunikacyjną dla miasta Wałbrzycha, brano pod uwagę również aspekty finansowe, a te, jak wiadomo, są w dzisiejszych czasach dosyć istotne. No, ubolewam nad tym, że takiego połączenia nie ma, aczkolwiek chciałbym tutaj zwrócić Pana i Państwa uwagę na to, że przy okazji organizowania imprez masowych w okolicach Zamku Książ są wysyłane autobusy właśnie czy na dziedziniec zamku, czy też na ulicę Jeździecką przy stadninie w Książu właśnie. Mi się wydawało, że ma sens komunikowanie najważniejszego wałbrzyskiego zabytku ze śródmieściem miasta, ale może w przyszłości. Może w przyszłości, tak. No i na pewno tą uwagą podzielę się z naszą dyrekcją. Dziękuję bardzo. A panie Mariuszu, linie uzupełniające, czyli 8, 12, 15, 18, czy one zmieniają swoje trasy? Tak, zmieniają. Chciałbym tutaj powiedzieć, właśnie pochylić się nieco nad ósemką, dlatego że linia numer 8 niektórymi kursami będzie dojeżdżała do Lubiechowa i tym samym, że tak powiem w cudzysłowie, wyprze linię numer 13, która zostaje zlikwidowana. Linia numer 8 również przejmie częściowo zadania linii komunikacyjnej numer 10 w soboty w godzinach wczesnoporannych oraz w soboty w godzinach późnowieczornych, jak również przez całą niedzielę. Dziesiątka w tym czasie, w tych terminach nie będzie dojeżdżała, czyli autobus linii 8 będzie rozpoczynał bieg w Książu, następnie niektórymi kursami, tak jak powiedziałem, do Lubiechowa, później starą, już znaną trasą, do Szczawna Zdroju, następnie niektórymi kursami w soboty i w niedzielę do Książa, po czym powróci znów na ulicę Rolnickiego, do Armii Krajowej i dalej do właśnie Zamku Książ. Jeśli chodzi o linię numer 10, jej funkcjonowanie zostaje zlikwidowane. To jest linia, która powiodła do Konradowa, tak? Tak, linia relacji Konradów, Glinik Stary przez Plac Grunwaldzki. Otóż ta linia w niedzielę i w soboty właśnie w godzinach późnowieczornych i porannych nie będzie funkcjonowała. Natomiast poza tym okresem będzie dojeżdżała tylko do Placu Grunwaldzkiego. Także tutaj tych pasażerów, którzy dojeżdżali z Konradowa na przykład w kierunku Podgórza, no zachęcam do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy. Znika legendarna zerówka. Znika legendarna zerówka, tak. Natomiast linia ta jest zastąpiona nową relacją, która będzie realizowana przez linię numer 15. Otóż 15 po przejechaniu swojej standardowej obecnej trasy będzie poprzez Plac Grunwaldzki okólnie jechała raz ulicą Chrobrego Armii Krajowej poprzez 11 listopada Nowe Miasto Piłsudskiego na Aleję Wyzwolenia, a następnym kursem będzie jechała dokładnie odwrotnie kierunku od Placu Grunwaldzkiego po przyjeździe z Gaju, czyli Aleja Wyzwolenia, Nowe Miasto, listopada, Armii Krajowej, Chrobrego i z powrotem na Plac Grunwaldzki, po czym na Gaj. Także tu jest takie nowum i również zachęcam Państwa do tego, żebyście się zapoznali z nowym rozkładem jazdy. A czy te autobusy, które wyjadą po 1 stycznia na Wałbrzyskie ulice, czy ich plan będzie zsynchronizowany z prywatnymi busami? Czy będzie tak, że dalej autobusy miejskie i busy prywatne jakby wyrywają sobie klientów? Ja może powiem troszeczkę inaczej na to pytanie. Rozkład jazdy, który jest, czy będzie lada moment wdrażany, jest tak skonstruowany, że częstotliwość kursowania na liniach podstawowych
będzie nie większa niż co 15 minut. Jeśli chodzi o linie dodatkowe, tam częstotliwość będzie, przepraszam, uzupełniające, tam częstotliwość będzie nie większa niż 30 minut. Jeśli chodzi o linie uzupełniające, dodatkowe, przepraszam, tam częstotliwość będzie nie wyższa niż co godzinę. Ta sytuacja takiego schematu blokowego da nam taką możliwość, że pozbędziemy się tak zwanego wizualnego efektu stadnego, czyli autobusy jadą powiedzmy w ilości dwóch, trzech na raz, natomiast pół godziny czekamy na kolejny przystanek. Jest ten rozkład tak dopasowany, żeby pasażer nie odczuł tego, że nie ma nic. Żeby się nie martwił, jak mu ucieknie autobus, będzie dokładnie miał pewność, że za chwilę przyjedzie kolejny. Tak, tak. I tutaj właśnie tą część tego zadania przejmą te właśnie linie podstawowe, które dadzą poczucie efektywnego kursowania autobusów. I zostanie w końcu wpuszczony w niepamięć ten właśnie efekt takiego jeżdżenia, w cudzysłowie mówiąc, stadami. Co było bardzo niekorzystnie odbierane przez naszych pasażerów na pewno. Panie Mariuszu, miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany będą dla mieszkańców korzystne. Czy może Pan jednoznacznie stwierdzić, że brzydkie słowo, ale nie bójmy się go użyć, bajzel z komunikacją miejską już się zakończył? Mam nadzieję, że tak. Faktycznie ostatni okres funkcjonowania komunikacji miejskiej w Wałbrzychu nie był na pewno takim wzorcowym. Tutaj też należy pochylić się nad operatorem, który wykonywał, czy wykonuje do tej pory jeszcze te zadania. Mam na myśli tutaj Miejski Zakład Usług Komunalnych, który... Nie mylić z MPK, którego były prezes został skazany. Tak, natomiast chciałbym powiedzieć, że MZUK przejął rolę miejskiego przewoźnika w bardzo trudnej sytuacji. Właśnie bez, po całym wkładu finansowego, który jest potrzebny na taką działalność. Dlatego też bywały liczne skargi, pretensje, uwagi do tego, że autobusy nie przyjeżdżają. A brało się to stąd, że pojazdy były dzierżawione od syndyka masy upadłościowej po właśnie byłym MPK. Te autobusy były dosyć mocno wyeksploatowane, a spółki MZUK-u nie było po prostu fizycznie stać na kapitalne remonty tych pojazdów. Były wykonywane tylko naprawy bieżące, ale te przy średnim wieku, powiedzmy około 15 lat, bo tyle mają najstarsze neoplany, to nie wystarczało. Dlatego też chciałbym Państwa w tym momencie przeprosić za wszelkie niedociągłości, nieścisłości związane z komunikacją miejską. Mam nadzieję, że sytuacja taka od 29 grudnia będzie tylko niemiłym wspomnieniem. Panie Mariuszu, dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję, że był Pan z nami. Ja zapraszam Państwa do śledzenia zmian w komunikacji miejskiej także na portalu wałbrzych24.com. A naszym gościem był specjalista od komunikacji zbiorowej, Mariusz Kacała. Korzystając z okazji, chciałbym Państwu życzyć szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że przyszły 2013 rok będzie o wiele lepszy, przynajmniej w komunikacji miejskiej, niż ten odchodzący. Życzę Państwu zdrowia, pomyślności, wszelkiej radości i zachęcam do korzystania z usług miejskiego przewoźnika. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.